Dzień dobry Państwu, Maksym Wysocki. Witam i serdecznie zapraszam na dzisiejszy wywiad gospodarczy. Naszym gościem dziś jest pan Piotr Chęciński, dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej w KGHM. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze, witam. A szanowni państwo, gorące pytanie na dziś, dlaczego Niemcy atakują KGHM? Bo dziś KGHM jest na celowniku Niemiec, tak jak rozmawialiśmy chwilę przed programem, to nie jest tylko to, że fake news o. Rtęci w Odrze. Dziennikarze przyjeżdżają teraz do KGHM-u, jak to Amerykanie mówią, as we speak, czyli to się dzieje teraz, szukać kolejnych dowodów. Dowodów tego, że KGHM zatruł i zatruwa Odrę. Jakby pan mógł to skomentować, co się teraz dzieje i dlaczego tak się dzieje. Panie redaktorze, no mam nadzieję, że sytuacja nie jest aż tak dramatyczna, ale rzeczywiście zanotowaliśmy no dość duże zainteresowanie przedstawicieli redakcji niemieckich, w tym tych mediów, które nie mają swoich korespondentów tu w Polsce, tylko wybrały się do nas, na przykład z Berlina, nami w kontekście ODRY. Rzeczywiście takie telefony odbieram od kilku dni. No choćby dzisiaj rano odbyłem dość długą rozmowę z panią redaktor, która przedstawiła się jako korespondentka Deutsche Welle. Czekam cały czas na maila, którego nie otrzymałem, bo poprosiłem o maila z jakimś takim zestawem pytań, ewentualnie, nie kwestii, które chcę omówić, ale już w pierwszych słowach usłyszałem o rzekomym szlamie czy ściekach, które wylewamy do Odry. No oczywiście taka Jestem sytuacja są te ścieki? Absolutnie taka sytuacja nie ma miejsca, Zresztą nigdy nie miała. W procesie technologicznym powstaje woda która posiada pewną zawartość soli i śladowe ilości różnych pierwiastków i ta woda w sposób bardzo kontrolowany była, bo już nie jest, była zrzucana do Odry zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi działo się tak od kilkudziesięciu lat bo przecież KGHM nie działa na dolnym Śląsku od wczoraj nigdy w historii taka sytuacja na Odrze nie miała miejsca od 10 sierpnia w ogóle zaprzestaliśmy tego zrzutu obserwując sytuację na Odrze przyglądając się temu wcześniej ten zrzut był niewielki dlatego że odbywał się pewnego rodzaju serwis czy proces modernizacji sieci hydrotechnicznej jak rozumiem nikomu z tych osób które bo to nie tylko w niemieckich mediach ale w polskich też pojawiały się takie rewelacje tego typu fakty nie przeszkadzają żeby snuć teorie które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością KGHM nie ma nic wspólnego nie miał nic wspólnego z tą sytuacją która wydarzyła się na Odrze z bardzo prostego powodu ta sytuacja ma swój początek w mniej więcej na wysokości oławy, to jest 100 km od głogowa, ale 100 km w górę rzeki. Cokolwiek byśmy do odry wrzucali czy zlewali, a zlewamy podkreślam, wodę pokopalnianą z, z pewną zawartością soli, no to pod prąd rzeki, 100 km Żadna woda nie popłynie. No Gdyby no dobrze, się ale, tak stało, to nie tylko różnego rodzaju instytucje krajowe, czy nawet nasze służby, ale nawet chyba Amerykanie z NASA by przyjechali i zapytali, jak Polacy osiągnęli taki efekt, żeby woda 100 kilometrów wbrew przyciąganiu ziemskiemu i pod górę rzeki popłynęła. Jak rozumiem to niektórym mediom nie przeszkadza. Niektórym nie przeszkadza, a niektóre próbują połączyć cały czas. KGHM z sytuacją w rzece Odra, ale. Mnie na przykład zastanawia to, powiedział pan, że nie wszystkie media i tak dalej, No ale jest jakaś taka rzecz, że w polskich mediach, znaczy inaczej, w mediach w Polsce niektórych, po prostu ta linia narracyjna niemiecka to jest obowiązująca linia też komunikacji w Polsce. Parę dni temu mieliśmy w gazecie wyborczej artykuł, którego tytuł brzmiał, że KGHM zasolił odrę. Potem się, jak się wczytać już w ten artykuł, to już na końcu gdzieś tam się okazuje, że no niespecjalnie, bo też wspominają jednak, że, że to źródło tego zasolenia bierze się gdzieś tam, to w górze rzeki, więc KGHM nie może. Ale tytuł jest, że KGHM zasolił odrę. Jest to taka zabawa semantyczna trochę, no bo jakbyś ktoś, jak miał ja wrzucił solniczkę do odry, to też bym zasolił odrę. Tytuły zostają. Może posolił, bo zasolił to już jest więcej, prawda? Ten tytuł zasolił i świadczy o tym, że dokonało się coś takiego fundamentalnego. Ja, gazeta wyborcza no, to nie jest pierwszy raz, kiedy gazeta wyborcza w sobie dobrze znanym stylu próbuje budować jakąś sensacyjną narrację, ale ta narracja jest w tytule, żeby potem z artykułu zresztą tak jest i tym razem czytelnik się dowiedział, że no jednak to. Nie jest do końca tak, jak tytuł mógłby sugerować, bo KGHM ma zrzut w głogowie, problem zaczyna się, tak jak mówiłem, 100 km wyżej. Ta woda, która do nas przecież dopływa do Głowa, już też ma pewną zawartość soli, a poza tym pojawia się coraz więcej pytań, i, e, czy to rzeczywiście sól i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Poza tym No to, co robimy, jest w zgodzie z wszystkimi pozwoleniami wodnoprawnymi, jest ściśle monitorowane przez nas. No ale tytuł jest jaki jest. I rzeczywiście. Szkoda, że tak się dzieje, no, ale no, tytuły rozumiem, tytuły zostają w miejscu. To, to, to wilcze prawo gazety wyborczej. Wilcze prawo gazety wyborczej, a wilcze prawo Niemiec. Dlaczego Niemcy tak usilnie, plus niektóre polskie media starają się połączyć KGHM z no, tragedią ekologiczną na Odrze. To jest coś, co jest fascynujące. W takim razie czy w Niemczech jest jakiś, nie wiem, konkurent KGHM, który mógłby zyskać? Kto zyskuje? Bo kiedy wytracicie? Bardzo dziękuję za to pytanie. Oczywiście, Panie Redaktorze, ja jestem bardzo daleki stawienia jakichkolwiek oskarżeń, ale warto zadawać pytania w tym kontekście, dlaczego akurat media niemieckie, no pewnie dlatego, że najbliżej, tak, no bo to kraj sąsiedni, no ale są też inne media europejskie. Przecież sytuacja na Odrze przez chwilę była chyba nawet jedynką w amerykańskim Fox Newsie. Czyli no, jest to takie wydarzenie, którym wszyscy się Wytliwy. interesują. Zresztą dla nas, jako dla spółki, Odra jest niezwykle ważną rzeką, stan od Sytuacja jest bardzo bliska naszym sercom, choćby dlatego, że po pierwsze jesteśmy sąsiadem, po drugie 36 tysięcy naszych pracowników to również ludzie, którzy mieszkają nad odrą i tam spędzają swój czas. A po trzecie, no jednak stan polskich wód i pewnego rodzaju taka świadomość ekologiczna to jest również fundament naszej działalności. Zaznaczam, my jesteśmy siódmą spółką na świecie, jeżeli chodzi o wydobycie miedzi. I robimy to bardzo odpowiedzialnie zarówno w Polsce, jak i w amerykańskiej kopalni Robinson, jak i w Chiliskiej Sierra Gorda. Środowisko jest kluczowe w tym biznesie. Jeżeli ktoś nie przestrzega reguł, to znaczy, że po prostu nie jest liderem, a my takim liderem jesteśmy. No dobrze, ale kto zyskuje na atakach na KGHM? Warto postawić kilka pytań, jeżeli chodzi o to, co dzieje się za naszą zachodnią granicą, dlatego że Bezpośredniego konkurenta w Niemczech, jeżeli chodzi o wydobycie miedzi i kopalnie, może nie mamy, ale jakbyśmy spojrzeli szerzej na ten biznes, to są tam firmy bardzo duże, które również zajmują się przeróbkarstwem tzw. złomów miedzianych czy miedziowych. To jest dzisiaj bardzo duży biznes, ponieważ mamy w przestrzeni miejskiej to się nazywa urban mining, czyli takie miejskie wydobycie czy miejskie górnictwo. Całkiem sporo materiałów zawierających mieć stare pokrycia dachów, rynne, okablowanie, części elektroniki długo mógłbym jeszcze wymieniać. Teraz, ponieważ dzisiaj proces technologiczny wydobycia miedzi w wielu miejscach na świecie jest coraz droższy właśnie ze względu na pozwolenia środowiskowe, na głębokość, na jakiej się wydobywa, koszty transportu itd. Pewnego rodzaju linią biznesową jest urban mining, czyli odzyskiwanie tych, tej miedzi. Następnie ona trafia do takich pieców typu WTR, wychylno-topielno-rafinacyjny, skomplikowana nazwa, ale jest przetapiany i z tego powstaje miedź gotowa do ponownego wykorzystania w Czy złomiarze zyskali na znaczeniu? No, złomiarze to jest coś, co, co tak brzmi może dość yy, yy, sarkastycznie, czy pomniejsza, ale ci złomiarze, tak zwani miedziowi w skali światowej, to są dzisiaj gigantyczne firmy, które zarabiają miliony, jeżeli nie miliardy dolarów. W Niemczech są takie firmy i na pewno, kiedy my, no blisko dwa lata temu, otworzyliśmy pierwszy w Polsce taki piec, właśnie wychylno-topielno-rafinacyjny, który pozwala nam na prowadzenie urban miningu i przetapianie tej odzyskanej miedzi to na pewno wiele biznesów które tak działają w naszej okolicy geograficznej nie mówię tylko o Niemcach w tym momencie może postrzegać nas jako konkurencję oczywiście mówię może bo ja nie chcę się wypowiadać w imieniu jakiejkolwiek firmy która jest naszą fizyczną konkurencją no ale to to nadmierne zainteresowanie niemieckich mediów rzeczywiście no Rodzi takie pytania ja Myślę, że tutaj geneza może być nawet głębsza, bo ja bym chciał zwrócić uwagę na pewną koincydencję czasową. My we wrześniu zainaugurowaliśmy ubiegłego roku nasz program atomowy budowy bloków SMR, Small Modular Reactors, które to bloki będą pozwalały nam na. Po zrealizowaniu tej inwestycji w 2029 roku na dużą samowystarczalność energetyczną. To oznacza, że my mamy prąd własny, ale my też nie obciążamy sieci naszym poborem. No, wszyscy na tym korzystają. Poza tym też w pewien sposób przecieramy szlaki. i w Polsce będzie można tą technologię stosować szerzej, również w energetyce konwencjonalnej. Inne spółki są tym zainteresowane i tak dalej. I, tak dalej. I mamy taką sytuację, kiedy pod koniec lutego niemiecka minister środowiska przyjeżdża. Do Polski bodajże na jednym ze spotkań mówi o tym, że no Niemcy bardzo sceptycznie do tego podchodzą, powiem tu dyplomatycznie i nawet rozważają kroki prawne. To była dla nas informacja. Kroki prawne za polskie SNR. -y. Informacja o tyle niepokojąca, że dla nas w Polsce energetyka jądrowa, komplementarna, czyli w połączeniu z energetyką wiatrową, słoneczną. Tradycyjnymi blokami węglowymi, których się przecież nie pozbędziemy w Polsce z dnia na dzień, blokami gazowo-parowymi to jest ten element miksu, który pozwala nam stabilnie funkcjonować w kraju, który się rozwija który jest bardzo dużym eksporterem który jest dzisiaj dla Europy fabryką różnego rodzaju sprzętu AGD, RTV, części samochodowych i długo mógłbym wymieniać również dla świata jest myślę, że jednym z istotnych miejsc, jeżeli chodzi o produkcję miedzi. Która to znajduje się dzisiaj w każdym urządzeniu elektronicznym, no, które bierzemy w nasze ręce albo którego używamy. No to jest ta różnica paradygmatu w energetyce. Tak, Polska robi wszystko, żeby być niezależna energetycznie. Niemcy z kolei ostatnia dekada robią wszystko, żeby być zależnymi od Rosji. To jest arcyciekawe ciekawe, jak na to tak spojrzeć. Trudno mi ocenić, jakie były priorytety tych decyzji podejmowanych w Berlinie, jeżeli chodzi o energetykę. Natomiast. Historia pokazała, że chyba nie były one najbardziej trafne, no ale to zostawiam publicystom, dziennikarzom czy historykom, dla nas bardzo ważne jest, żeby mieć stabilną, własną energię. I program SMR-owy jest programem, który jest nastawiony na to, żeby w pewien sposób przetrzeć szlak, który jest. Istotny z punktu widzenia biznesowego. Jesteśmy też ogromnym płatnikiem podatków. Zasilamy budżet miliardami złotych. Dajemy zatrudnienie dziesiątkom tysięcy ludzi. Jakbyśmy dodali do tego firmy zależne, to to są pewnie setki tysięcy ludzi, na przykład naszych poddostawców. No ale za smr Niemcy grozili wam pozwami sądowymi. Znaczy, nam nikt nie groził wprost, ale pojawiła się taka narracja, chyba bardziej w kierunku nawet nie naszym, tylko yy, Warszawy, polskiego rządu, że no, nie do końca Niemcy postrzegali, Energetykę jądrową jako coś, czego najbardziej chcieliby sobie, czy życzyliby sobie nad Wisłą. No my się aż tak nie wypowiadamy, jeżeli chodzi o to, czego my byśmy sobie życzyli za naszą zachodnią granicą, a pewnie paru rzeczy moglibyśmy sobie życzyć. Więc rysuję tylko tutaj mapę takiej być może szerszej zależności różnego rodzaju wpływów geopolitycznych, o które warto pytać. Z jednej strony mamy duży przemysł. KGHM jest siódmą spółką na świecie, jeżeli chodzi o produkcję miedzi, ale jeżeli chodzi o produkcję i wydobycie srebra, to już pierwszą według części rankingów. No, to jest olbrzymi biznes. Z, z drugiej strony mamy, 4, 18, strony mamy energetykę jądrową, która też naszym zachodnim sąsiadom nie zawsze przypada do gustu. Natomiast no, jesteśmy, tak jak jesteśmy gotowi rozmawiać z każdym o sytuacji na odrze i tłumaczyć, że nie mamy z tym nic wspólnego tak samo jesteśmy gotowi rozmawiać z każdym partnerem i tłumaczyć że energetyka jądrowa SMR -y są dzisiaj Polsce bardzo potrzebne bardzo panu dziękuję postawa Niemiec bardzo zastanawiająca ale jak tak spojrzeć na ich sytuację energetyczną No być może im niestety tej zimy zabraknie ciepłej wody w kranie ale to zobaczymy. Bardzo panu dziękuję. Naszym gościem był pan Piotr Chęciński, dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej KGHM Polska mieć SA. Dziękuję panu. Dziękuję serdecznie. I dziękuję. Państwu życzę miłego dnia do widzenia.